Powiedziała pani wczoraj, co w relacjach jest podkreślane jako emocjonalne wystąpienie, że pani premier Kopacz, która miała się z przedsiębiorcami spotkać, znalazła czas dla górników dzień wcześniej, a dla was nie. Moje emocje dotyczyły tego, co przedstawiamy w Białej Księdze PiS, czyli rekomendacji dla rządu na te 10 miesięcy, które zostały i których naszym zdaniem można bardzo wiele zrobić, i tego, co należałoby już robić, żeby przygotować dobre podstawy pod tą perspektywę 2025. I w całym wystąpieniu, które trwało z pół godziny, jedno zdanie poświęciłam temu, że szkoda, że pani premier, która do wieczora jeszcze potwierdzała, że będzie, nie przyszła na spotkanie, żeby właśnie bezpośrednio od przedsiębiorców wysłuchać tych rekomendacji. Natomiast w poprzedniego dnia znalazła czas, żeby spotkać się z górnikami. I tyle. No, ale tyle i aż tyle. I tyle i aż tyle, jak widać. Tak. Także wydaje mi się, że te proporcje, jeśli chodzi o relacje, no, daleko odbiegają od proporcji, które były w moim wystąpieniu. No, ale jeżeli to przyciągnęło uwagę do tego, że przedstawialiśmy te rekomendacje, to jestem w stanie tą cenę zapłacić. A właściwie to, co to są za rekomendacje, które rządowi można zostawić na 10 miesięcy? Większość z nich jest nawiązaniem do tego, o czym pani premier mówiła w swoim exposé, więc to nie jest tak, że my tutaj wyważamy jakieś drzwi i że znajdujemy jakieś nowe, fantastyczne pomysły. Cały problem polega na tym, że my konsekwentnie przedstawiamy te same propozycje dotyczące chociażby kwestii ordynacji podatkowej, która naszym zdaniem i zresztą zgodnie z deklaracjami pani premier, która mówiła, że ordynacja i przepisy podatkowe powinny być przygotowane pod 99% uczciwych przedsiębiorców i podatników, a nie pod ten 1%, który ktoś chce pójść na skróty i przekręcić. I tego dotyczą propozycje. A po czym dostajemy propozycję z Ministerstwa Finansów, która tak stosuje klauzulę dotyczącą obejścia prawa, że praktycznie urzędnicy skarbowi będą mieli ogromną przestrzeń do tego, żeby decydować, czy w planie biznesowym, którym jest optymalizacja podatkowa i która jest zgodnie z prawem, może być absolutnie wykorzystywana dla realizacji planów biznesowych, czy to, tak powiem, patrząc wstecz, była słuszna decyzja, czy niesłuszna decyzja. No to ja już widzę te debaty między naszymi urzędnikami podatkowymi a menedżerami. A ja nie widzę tej debaty. Ja myślę, że oni nie będą debatować, tylko będą uznaniowo mówić, że być może trzeba było zastosować inne rozwiązania i te byłyby dla pani bardziej korzystne, jak już pani tę decyzję wcześniej podjęła.